sądzę, że w ogóle nie było możliwe, aby kobieta na dużą skalę zarabiała miliony, prowadziła biznes. Kiedy nie walczysz, tylko bez oporu coś przyjmujesz, że przecież to oczywiste, to faktycznie łatwiej przychodzi. Tu powiem do kamery, dla każdego, każdy warto, żeby to wiedział. Mag czy kreator to jest archetyp, który również jest w każdym z nas. Znacznie lepsza rzeczywistość czasem jest za lustrem, a przejście przez to lustro jest bolesne. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Klaudia Pingott, psycholog łącząca to, co nieznane, z wiedzą naukową. Twórczyni ogromnego kanału na YouTube, promotorka medytacji, której książka Błękitny Umysł jest najlepiej sprzedającą się książką o rozwoju osobistym na Allegro. Niegdyś pracowniczka Centralnego Biura Śledczego, dziś spełniona bizneswoman. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a tutaj nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dzisiaj będziemy mieć ekspertkę, czyli Klaudię Pingott, zwaną gdzie indziej, specbabką. To taki mój stary nick, już bardziej Klaudia Pingott, więc dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich Waszych subskrybentów i fanów. Bardzo mi miło, że tu jestem w tej przestrzeni. Masz bardzo duży kanał na YouTube, który świetnie się rozwija. O tym będziemy chcieć pogadać, ale o innych pozytywnych rzeczach, bo w zasadzie pozytywność to jest jedno z tych słów, które cię chyba całkiem nieźle definiują, ale najpierw tak trochę sprowokuję. Czemu my mamy tak mało kobiet w programie? Jakbyśmy mieli poszukać przyczyny nie tylko w nas. Myślę, że jednak to pytanie musicie sobie zadać. Ekspertek w Polsce jest coraz więcej. Sądzę, że problem, jeśli chodzi o social media i takie tego rodzaju programy, jest taki, że mężczyźni trochę się trzymają razem i faktycznie znają się, wiedzą, do kogo mogą się zwrócić w kwestii jakiegokolwiek takiego eksperckiego tematu. I u kobiet jest podobnie. Ta społeczność kobiet, ekspertek, kobiet biznesu naprawdę jest spora. Przez ostatnie 5-10 lat sądzę, że to naprawdę te zasięgi kobiet są coraz większe. Sądzę, że w Polsce jeszcze mamy taki problem z holistycznym podejściem do obydwu płci. Kobiety się ze sobą trzymają, mężczyźni się ze sobą trzymają. Jeśli widać konferencje dla kobiet, jest tam więcej kobiet. Jeśli widać konferencje biznesowe, eksperckie, które organizuje mężczyzna, jest więcej mężczyzn. Okej, czyli po prostu u ciebie powinno być więcej kobiet, u nas więcej facetów, przynajmniej tak jest, czy powinno to nie wiem, ale tak na razie to wygląda. Ale dobrze, że mamy okazję tutaj złamać trochę schemat. Teraz mnie zastanawia, no bo odeszłaś z CBŚ, gdzie wydawałoby się, że jest to jakaś państwowa posadka i tak dalej. Już się gdzieś tam zrealizowałaś przez ileś lat, no i zapewne, tak strzelam, że była taka myśl, że co ty, kobieta, robisz teraz, że w ogóle na nieznaną wodę się tutaj zapuszczasz i że to może nic dobrego z tego nie wyniknąć i jeszcze trzeba będzie potem kombinować. Tu emerytura potencjalna stracona na przykład albo coś, bo straty zawsze są mniej lub bardziej realne, zazwyczaj wyobrażone, ale są. No i co? Ale zrobiłaś. Tak. Ja myślę, że my jeszcze zgłębimy w ogóle ten temat. Coś, co ja na ten moment nazywam takim kwantum, polem nieograniczonych możliwości. I jeśli rezonujemy z czymś i czujemy coś, to mówię tak może poetycko o tym, ale naprawdę tak to czuję, to wszechświat nam pokaże, że nam służy i że z nami współpracuje, jeśli my w to wierzymy i gdzieś tam z pozycji takiej pełni poczucia własnej wartości zaczynamy działać. Więc ja miałam takie, jak odchodziłam z CBŚ-u, owszem, miałam wiele dialogów wewnętrznych. Ja podkreślę jedną rzecz. Ja nie mogę powiedzieć wszystkiego, ale podkreślę jedną rzecz. Ja pracowałam w takim wydziale, który był stricte wydziałem dla
mężczyzn, w sensie byłam jedyną kobietą tam przez długi czas. Przeszłam pewne przeszkolenie, też nie mogę wszystkiego o tym powiedzieć, ale lata wcześniej przeszłam przeszkolenie, które na tamten czas w Polsce skończyła przede mną tylko jedna kobieta i sami mężczyźni. Więc jakby już tam osiągnęłam spory sukces i osiągnęłam go, podkreślę tutaj, przez swoją pracę i przez to, że rozmawiałam z ludźmi, przez to, że się otwierałam, nie przez jakieś polecenia, kontakty, nie przez to, że miałam wysoko postawionych wujków. Ja mam bardzo taką skromną rodzinę i nigdy nie polegałam na rekomendacjach. One później oczywiście się zaczęły pojawiać, ale dzięki temu, że po prostu się sprawdzałam w jakichś zadaniach. Więc jeszcze raz, na tamten moment wiedziałam, że to nie jest moje środowisko. A dwa, pomyślałam, doszłam tutaj, gdzie doszłam, z małego komisariatu w Barlinku, z tak naprawdę nikogo, stałam się kimś, więc sobie pomyślałam, jeśli w CBS-u, jeśli w policji mi się to udało, to na rynku, gdzieś w biznesie musi też mi się to udać, więc to było takie przekonanie. I jeszcze raz podkreślę, pewna naiwność, że świat jest dobry i że można wszystko. Może teraz trochę się z tego śmieję, ale uważam, że wtedy to przekonanie było mi potrzebne, żeby w ogóle zrobić pierwszy. Bo nie wiem, czy wiesz, ale bo my wiemy, bo my to sprawdziliśmy, że to jest najlepiej sprzedająca się książka rozwoju osobistym na Allegro. Naprawdę? Tak. Ja nie wiem. To chyba przez was kupiliście podobno sporo sztuk. To fakt. Będziemy to na pewno dokładać do liczb, ale spójnie, bo czytałem i wiem, co polecamy, także dobrze, bo teraz tak. Mamy te pozytywne myślenie, ale teraz chciałbym, żebyśmy się zagłębili w ten temat i jednocześnie to tak ustrukturyzowali, żeby to było takie właśnie, bo to się ludziom różnie kojarzy, bo były różne filmy, które tak trochę upraszczały rzeczywistość, no że dokładnie. Pomyślisz i już po prostu, tak. Samochody, pieniądze, wszystko i tak, no ale ludzie niektórzy próbowali i nie zawsze im to tak łatwo chciało iść. Więc jak możemy, nie odrzucając całej idei pozytywnego myślenia i bycia radosnym, no bo nie chodzi o to, żeby być smutnym, ale skutecznym, tylko żeby być szczęśliwym i skutecznym, więc jak to teraz połączyć, tą przyziemność taką z tym jednak takim podejściem pozytywnym, radosnym, optymistycznym, z tym połączeniem ze światem, można to tak nazwać? No, słyszałam, że się zacząłeś też interesować duchowością. Tak. Nawet dość dawno temu. Dawno temu, właśnie. Bo tak biznes łączy się, jednak może się łączyć z duchowością, tak. Rozumiem. Ja odpowiem od końca, bo jestem absolutnie tego zdania, co i ty, i zawsze mówię wszystkim ludziom, podkreślam przy każdym live'ie, przy każdym spotkaniu, przy każdym kursie, że ileś rzeczy musi być połączonych i zmiana jest jednak ewolucją, a nie rewolucją, wymaga czasu i wymaga kilku elementów. Ja zacznę od końca. Ten mój rok to jest taka hossa, to jest taki przełom, to jest coś, co dało mi 10-krotnie większe zyski, zasięgi niż 7 lat pracy wcześniej na swój biznes. Więc nie mam wątpliwości, że jakby pewna wytrwałość, ale też pewne elementy prowadzą do... Nie lubię tego słowa sukces, no bo dla każdego on znaczy coś innego, ale prowadzą do przełomowych zmian, w ten sposób. Natomiast sądzę, że tego roku nie byłoby bez 7 lat dość ciężkiej pracy, doznania wielu porażek też i brania lekcji z tych porażek i cały czas odpowiadania sobie na pytanie, co dalej, co zmienić. Czyli cały czas ugruntowywania się, jak tak naprawdę jest w realnym świecie, że na przykład ja 2 czy 3 lata wcześniej miałam takie większe sukcesy z firmami, w tym sensie, że faktycznie przeskoczyłam, pierwszy mój przeskok to był z takiego biznesu i rozwoju, jako skończyłam studia psychologiczne w międzyczasie, bo stwierdziłam, że będzie to dla mnie przydatne, ze szkoleń otwartych, do dużych projektów dla firm. Ale żebym robiła te duże projekty dla firm, to musiałam zgromadzić dużo wiedzy, się wyszkolić jako ekspert i mieć naprawdę dobre relacje z HR menadżerami czy dyrektorami i naprawdę słuchać, czego oni chcą, żeby zrobić projekty dopasowane do nich. I po tych różnych naprawdę przygodach, sukcesach, porażkach, zastanawianiu się, zauważyłam, że właśnie im bardziej się ugruntowuję, tym bardziej rosnę w ten sposób. Zaczęło się więc od trochę naiwnego myślenia, dam radę, będzie dobrze, żeby zrobić w ogóle pierwszy krok,
ponieważ taki entuzjazm jest potrzebny, żeby wyjść ze strefy komfortu. Później 7 lat, dosłownie 7 lat ciężkiej pracy, przyjmowania, to nie jest tak, jak myślałam, ale się nie poddam, to nie jest tak, jak myślałam, ale się nie poddam. Moja firma raz zbankrutowała, raz pomyślałam, kurczę, nic z tego nie będzie, ale cały czas gdzieś sobie myślałam, co można zmienić, co można udoskonalić. Więc to był proces, kiedy w tym roku zaistniało dopiero to wielkie wow i kiedy książka, tak przykładowo po niepełnym roku, niemal ma 20 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, jakby bez jakiejś tam super ingerencji, gdzie pierwsza książka Specbabka 7 lat temu sprzedała się sporym wysiłkiem w ilości tam 2000 egzemplarzy. Więc jest proces, jak u Ciebie. U mnie jest dokładnie to samo. Jest taka filozofia, nie wiem, czy spotkałaś się z tym Wu-Wei, taoistyczna, czyli akcji bez akcji albo akcji bez wysiłku, którą staram się praktykować i widzę, że faktycznie im mniej się naciska na to, żeby wychodziło, tym bardziej wychodzi. Faktycznie tak jakby działo się samo, choć oczywiście nie dzieje się samo, bo się jednak pracuje, ale nie z takim, że musi coś być, muszę to złapać. I mniej się chce to złapać, tym bardziej to czasem, nie wiem, jak taki gołąb. Jak przestaniemy do niego strzelać z procy, to on sam przyleci i może być milej. Świetna metafora, nie znam takiej, ale to jest świetna. Mogłaś tego nie zauważyć, gdzieś tam pod koniec, dopiero w przedostatnich rozdziałach, tą metodę opisałam w tej książce, że ona dla mnie stanowiła przełom, faktycznie. O, proszę. A w drugą stronę teraz, ja to opisuję trochę, bo ja teraz zaczęłam czerpać do psychologii i do rozwoju, tak będąc osadzoną jednak, z inspiracji z fizyki kwantowej. I ja czerpię inspirację z fizyki kwantowej, z kilku jakichś tam teorii wybranych, między innymi ze skutku, który poprzedza przyczynę. Czyli, że no, w fizyce kwantowej się przyjmuje, że skutek może wystąpić albo równolegle z przyczyną, albo skutek może poprzedzić przyczynę. I ja w ten sposób widzę swój rozwój, swoje sukcesy teraz i tak widzę też, że ludziom w ramach kursów, w tym roku u mnie było kilka tysięcy osób na różnych kursach online'owych. Ja widzę, że to działa. Że ktoś na przykład, kto chce poczuć się zdrowiej, czy uzdrowić się z jakiejś choroby, to jeśli czuje już wdzięczność za to, że wyzdrowiał, jeśli już czuje się ze sobą dobrze, ale ta wdzięczność jest istotna, tu Cię chciałam zapytać, bo o tym wspominałeś, o tej wdzięczności. Jakby wdzięczność za coś, że już to się wydarzyło, chociaż się to jeszcze nie wydarzyło, to jakby zmienia się nastawienie, zmienia się psychika, więcej. To, że zmienia się nastawienie, to, że zmienia się psychika, zmienia się, wpływa to na gospodarkę hormonalną, wpływa to na nasze jakieś działania. To już psychologia też by potrafiła wyjaśnić jakąś tam teorią samospełniającej się przepowiedni. Ale zauważam właśnie, że kiedy nie walczysz, tylko bez oporu coś przyjmujesz, że przecież to oczywiste, to faktycznie łatwiej przychodzi. Jak u Ciebie było? No jest coś takiego jak takie zaufanie do świata, w sensie, że nawet mam taką teorię trzech poziomów, tak ją nazywam. No, super. Pierwszy poziom to jest dziecko. Dziecko, które na przykład idzie i chce wsadzić rączkę do gniazdka. No i my jako dorosły, czyli z drugiego poziomu, zaczynamy tam krzyczeć nerwowo i tak dalej, żeby ono jak najszybciej się przestraszyło i wyciągnęło tą rączkę, zanim będzie źle. No i ono płacze, jest wkurzone na nas. Czemu my to tak robimy? I walczy z nami w jakimś sensie, że to takie niesprawiedliwe jest teraz. Zły rodzic. No ale to, co się dzieje, jest ostatecznie dobre, tylko że dopiero z wyższego poziomu to widać. No i zazwyczaj mam wrażenie, że my ludzie się zatrzymujemy na tym drugim poziomie, na zasadzie zakładamy, że nie ma jakiegoś trzeciego. Jasne. I że my tak żyjemy, że no, to, co nam się dzieje, to jest, my wiemy, że to jest złe, straszne, to się nie powinno dziać i po prostu nie akceptujemy tego, że może jest jakiś trzeci poziom, ktoś lub coś, co wie lepiej. I może zamiast walczyć i strzelać znowu z pracy, to może lepiej się jednak dogadać, zrozumieć, przyjąć i dać się trochę jednak pokierować. Tak mi się wydaje, choć oczywiście dowodów nie mam. Nie ma, są i nie ma. W sensie można takie bardziej empiryczne chyba dowody czerpać z obserwacji ludzi, którzy praktykują tego rodzaju zasadę, że jest
jakaś w nas, to można się na kilka teorii tak naprawdę powołać. Można się powołać na teorię Junga o zbiorowej nieświadomości, na teorię niejakiego profesora Nelsona z Princeton University, czy można się na fizykę też kwantową powołać, która mówi o jakimś polu punktu zerowego, które jest nośnikiem informacji i nasza świadomość ma jednak dostęp do czegoś więcej niż tylko i wyłącznie doświadczenia z naszego życia. Jest to strasznie, moim zdaniem, takie bardzo fascynujące i wręcz jak zaczynasz to praktykować, to naprawdę zaczynasz w to wierzyć, bo jak zaufasz nieznanemu, jak zaufasz, że coś jednak cię będzie prowadzić, jeśli się wsłuchasz w taki głos, gdzieś tam swój dojrzały głos, głos intuicji, to faktycznie okazuje się, że nigdy w życiu nie wymyśliłbyś na poziomie analitycznym tego rozwiązania, które przychodzi. Tak, to jest moje odczucie. I wtedy się okazuje, że wszystkie różne biznesplany, pomysły, godziny myślenia nic nie dają w porównaniu do jakiegoś momentu znikąd, nie do końca planowanego. Tak, dokładnie, dokładnie. Fajnie, to chciałbym, żebyśmy to przedłużyli na taką teorię poziomów świadomości. Czy, to jest fajne, uważam, że te cztery poziomy, o których ty mówisz na YouTubie, gdzie jest Mag jest trzeci, Wojownik wcześniej, później jest Quantum, tak. A wcześniej jest Sims. Tak, to jest moja koncepcja, bardzo, wiesz, taka moja, pokojowa, wymyślona na potrzeby, więc żadna psychologiczna. Tak? Ale to jest fajne, bo to życie przedsiębiorcy tak trochę wygląda, jak te poziomy, więc jakbyśmy mogli zgłębić, że etap Sims to jest, co to jest etap Sims? No to tak, to może tak jeszcze wprowadzenie. Różne teorie, różne badania pokazują, że faktycznie jest człowiek może być w różnych stadiach albo rozwoju, albo świadomości. No ja tutaj akurat do tego materiału, do którego się odnosisz, postawiłam na świadomość. I tam rozdzielam faktycznie na cztery poziomy świadomości. Ja widzę pierwszy poziom jako Sims, czyli odwołując się do tej gry komputerowej, w którą ja nigdy nie grałam, ale wiem, o co chodzi. To jest tam tak taki bohater, który jest prowadzony no, przez gracza i ten bohater, ten sim, no robi, jak gracz postanowi, no to buduje dom. Jak gracz postanowi, to idzie do szkoły. Jak gracz postanowi, to ma dzieci, czy zakłada rodzinę. I to jest takie jakby coś dla mnie, to jest taki symbol, że właśnie te stereotypy, to w co wierzą inni ludzie, narzucają nam sposób życia. Czyli my bezwiednie idziemy przez życie, poddając się temu, co inni mówią. I to jest Sims. I to chyba bardzo dużo osób jest w tej grupie niestety. No, jak to oceniasz? Bardzo dużo. Mam wrażenie, chociaż może to jest jakaś skrzywiona percepcja albo myślenie życzeniowe, że w Polsce tych ludzi jest trochę mniej. W sensie statystycznie mam wrażenie, że w zachodniej Europie to się jakoś tak bardziej cofa. W sensie, że jest ich rok do roku więcej. Wow. Nie wiem, bo musiałbym zbadać całe społeczeństwo, a nie tak wyrywkowo, więc to wiadomo, że zawsze jest. Zwłaszcza, że to idzie w parze z tym, że im bardziej ja doceniam Polskę, tym bardziej też widzę jej przewagi. Więc tak naprawdę znów, no nie wiemy, czy sobie nie dokładam historii, ale no mam wrażenie, że w Polsce nie jest z tym tak źle, aczkolwiek na pewno chyba większość ludzi jeszcze tam jest. Może tak, na pewno. W sensie nie zrobimy statystyk, nie zrobimy takich rzetelnych badań, ale pewnie. Możemy ale zrobić pewnie tak. Ankietę. Przepraszam, czy jesteś Simsem? Tak, tak. Przypomina mi się taka anegdota, jak jeszcze z dawnych czasów, kiedy mój kolega chciał iść na analityka, to było w policji, i ktoś go zapytał na korytarzu, a ty znasz w ogóle Excela? A ten kolega mówi, nie wiem co to za... Nie znam tego faceta. Nie wiem co by ludzie na ulicy co do Simsów odpowiedzieli. Dobrze spożytkowane nasze podatki. Ale dobra, jest, bo między tymi etapami, przynajmniej tak po swoim życiu oceniam, że tak jest taki wyłom w którymś momencie, że dobra, jestem tym Simsem, ale już coś tu pęka, już coś widzę, tak kurczę, coś się nie zgadza. Tak. Czemu oni mi mówią, co ja mam robić? Dlaczego ja nie mogę zrobić inaczej? I wtedy się przechodzi do etapu drugiego, który ty nazywasz wojownikiem. Tak, nazywam wojownikiem i wojownik w ogóle jest bardzo archetypową rolą w nas, czyli innymi słowy, i tu badania to pokazują, czy Joseph Campbell, mitoznawca, czy
inni autorzy, którzy zajmują się archetypami, że każdy z nas, zwłaszcza tutaj mężczyźni, może bardziej nawet niż kobiety, mają w sobie wewnętrznego wojownika, jeśli dany etap w życiu w nim uruchamia taką rolę. I tutaj chciałam powiedzieć, nie wiem jak ty to widzisz, ja to widzę w ten sposób, że kobiety i mężczyźni, bardziej mężczyźni mają tego wojownika, czyli tą chęć zawalczenia o coś i albo tutaj ten wojownik po prostu może walczyć dla samej walki, bo po prostu no, mamy to w sobie, lubimy walczyć o coś, albo walczyć świadomie, w sensie z przeciwnościami losu. Niemniej wojownik zawsze walczy o coś dobrego, o coś słusznego, na przykład coś słusznego według niego czy niej. Natomiast tu jest taki cień, że walka zawsze kosztuje bardzo, bardzo dużo energii. Jak ty postrzegasz tak, wojownika? Czy ty masz w sobie wojownika? Bo ja miałem taki etap w swoim życiu. Kojarzę go z tym, że bardzo chciałem udowodnić, żeby było w ogóle widać, że wychodzi. Więc nawet jak miałem spotkania, to pilnowałem, że na przykład jak miałem komuś przekazać książkę, pożyczyłbym od ciebie książkę i miałbym ci oddać na spotkaniu, byśmy się spotkali w kawiarni, ja bym celowo zapomniał tej książki, bo bym ją trzymał w bagażniku samochodu, którym wtedy jeździłem, żebyśmy potem mogli... A czym jeździłeś? Ja jestem blacharą, wiesz o tym. Ja lubię samochody. W ogóle później się przejadę tym Bentleyem. Mam nadzieję, że mi tutaj pozwolicie. Tak. Mercedes E-klasa to był. No i zawsze właśnie, ojej, zapomniałem tej książki, no i taki debil, no. Ale też nie żałuję, bo to było też potrzebne gdzieś tam. Więc to było to i to jest chyba etap, którego się nie da przeskoczyć, tak mam myślę, wrażenie, że się trzeba nie przejść da. I... Fajnie, ja chyba dziękuję też w imieniu tutaj ludzi, którzy słuchają, że ty tak przyznajesz, nie? Bo myślę, że każdy, że mężczyźni i kobiety to mają, że chcą, jeśli coś mają wartościowego, co uważają, że buduje ich siłę, to chcą się tym chwalić. To jest takie nasze z dzieciństwa przekonanie, że no ale ja pokażę, że zapracowałem na coś, więc fajnie, że o tym mówisz. Ja też taki etap miałam. Nie mogę teraz przywołać pewnie takiego jednostkowego przykładu, ale również zdobywałam się na takie strategie. Myślę, że tu można w ogóle fajnie wybrać też intencję, z jaką się to robi, nie? Bo taka podstawowa, bazowa, płytsza intencja to jest, że ja im pokażę. Dokładnie. Jeszcze nie daj Boże, że jestem lepszy. To jest jakieś niebezpieczeństwo na tym etapie, ale tak sobie myślę, tego mnie z kolei Kacper nauczył, że można tak na przykład jechać Bentleyem po to, żeby oni się patrzyli, żeby się inspirowali. Ja można, nigdy na to tak nie patrzyłem, że no jak jedziemy Bentleyem, to tak agresywnie trochę jesteśmy, że co my tu Bentley, a wy nie. Możemy jednak inspirować. Myślę, tak, że... I chyba też to widzę z kolei właśnie w Polakach znowu, że naprawdę jest bardzo dobry odbiór ludzi. Kacper chce się włączyć. Ja dostałem w tablicy. Myślę, że to zależy właśnie od tego, czy się daje tą książkę w tym bagażniku, w zasadzie patrz jakie mam auto, czy się tym dzieli, tak? Ja uważam, że jak się ma coś fajnego, to jeżeli się tym dzieli, daje się też przeżywać pewne emocje. No powiedzmy to auto, tak? Że ktoś się przejedzie, podotyka, ogląda, to też jest inaczej, jak się do tego dopowie jeszcze, w jaki sposób się to osiągnęło, czy da się jakąś wskazówkę, pomóc, czy po prostu się tylko uśmiechnie razem z tym, no to jest zupełnie coś innego niż poziom tego wojownika. No, a ja bym chciała tu nawiązać, tylko żebyśmy pamiętali, bo może po przejściu tych poziomów, o intencji w ogóle, bo ta intencja jest jakby tutaj istotna w tym całym działaniu. Intencja, nie? Okej, to do tego na pewno wróćmy zaraz wrócimy. Intencji. No bo w którymś momencie w życiu wojownika, nawet jeżeli ono jest pasmem zwycięstw, no to jest taki moment, nie wiem czy u każdego, ale u mnie na przykład tak było, że no kurczę, no nie chce mi się już walczyć ciągle. I kolejne, to jest trochę jak w grze RPG jakiejś takiej albo przygodowej, że jak się pokona jednego bossa, zaraz przychodzi i tak kolejny większy. Oczywiście plusem jest to, że znowu trzeba rosnąć, żeby do niego dorosnąć i móc podskoczyć, no ale jednak w którymś momencie się stwierdza, a nie dałoby się, nie wiem, po prostu nie strzelać do tego bossa, tylko jakoś go obejść i iść z nim. No dokładnie. I to chyba jest trzeci etap, tak? Czy czwarty? Wchodzimy w maga i teraz takie pocieszenie dla wszystkich, naprawdę. Tu powiem do kamery, dla każdego, każdy warto, żeby to wiedział. Mag czy kreator to jest archetyp, który również jest w każdym z nas. I tutaj jest bardzo istotna, absolutnie istotna rzecz, że przekierowujemy energię. To jest to, co Wei czy Wu Wei, ja tak bardziej Wu Wei nazywam z tego taoizmu, czyli tworzenie bez walki, czy płynięcie bez walki, że nagle energia, która zwykle
w dużej ilości idzie na udowadnianie, walkę, podkreślenie swojego ego, podkreślenie swojej pozycji, cała energia jest przekierowywana, transferowana na tworzenie. I jeśli tak, to wtedy, moim zdaniem, jak już tworzysz, rzeczy przychodzą łatwiej. I jakby więcej można stworzyć, więcej wartościowych rzeczy z zupełnie innej pozycji, nie musisz już udowadniać. To jest tak jak, przychodzi mi taka anegdota śmieszna dość, prowadziłam live'a teraz u siebie na grupie w niedzielę wieczór, 4000 osób brało udział w tym live'ie, bo tam była medytacja wspólna, to jest takie istotne i ja naprawdę mam ogromny taki sukces biznesowy w tym roku, na wiele rzeczy jakby mnie stać, ale też z drugiej strony ja tak nie mam potrzeby, żeby się obkupować różnymi rzeczami i na przykład mam fotel, na którym siedzę, taki fotel obrotowy ze śmietnika, dosłownie ze śmietnika, to znaczy mój znajomy go już wystawiał na śmietnik, a ja mówię, wiesz co, ja wezmę ten fotel, dam mu drugie życie, zanim znajdę coś, po prostu będę go używać i tak używam go od pół roku, więc mam fotel ze śmietnika i ja na live'ach... Będzie dobre na miniaturkę. Dokładnie, dokładnie. I ja na live'ach czasem wstaję, w sensie przed medytacją, jeszcze tam 4000 osób czeka i ja mówię, słuchajcie, jeszcze muszę się wysmarkać, albo pójdę siku i dopiero za chwilę medytacja. I zawsze zapominam, ostatnio właśnie były aż 4000 osób, że zawsze zapominam, że by zrobić to wprowadzenie i ludzie się śmieją. Klaudia w ogóle zebrała taką publiczność, a ma tak stary i popękany fotel, nie? W ogóle taki ze śmietnika. I on naprawdę jest ze śmietnika. Ale to już jest ta energia właśnie, że ja nie mam potrzeby udowadniać, nie? Fajnie. No to, czyli jesteśmy na tym magu i teraz jest ten kwantum, taki enigmatyczny trochę. Co tam się dzieje? Co się zmienia? Bo na etapie maga, jak rozumiem, ja bym to tak może skontrolował, czy dobrze rozumiem, że to jest tak, że na wojowniku po prostu, na przykład ja chcę zarabiać kasę, czyli myślę, co chcę, a na magu ja chcę stworzyć coś fajnego, no i tam przy okazji pewnie zarobię na tym kasę i życie pokaże, że jeszcze 3 razy większą, czyli bardziej chcemy tworzyć, zmieniać świat i w tę stronę idziemy, tak? Tak, dokładnie. Sądzę, że jest jeszcze jedna bardzo istotna różnica. Możemy to odnieść do pieniędzy, możemy to odnieść do odchudzania, możemy to odnieść do relacji, kariery, że cel u wojownika jest osiągany przez walkę, u maga cel... On myśli o wyższych celach, on myśli właśnie o stworzeniu wartości niezależnej. Jakby osiągnięcie celu jest efektem ubocznym. Mag przestaje myśleć, że musi zarobić pieniądze, po prostu tworzy wartość i pieniądze zostają zarobione. Mag przestaje myśleć, żeby schudnąć, tylko prowadzi jakiś styl życia i przy okazji chudnie, czy nie wiem, robi rzeźbę, nie? Mag już nie walczy o to, żeby zdobyć partnera, tylko tworzy fajne relacje i nagle miłość jego życia się znajduje. Tak bym to opisała, bo w to wierzę po prostu, że tak to się dzieje. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy ty też to zauważyłaś, ale ja na pewnym etapie życia zauważyłem, że najpierw zrobiłem to drogą testu, bo nie wierzyłem, że to wyjdzie, bo się bałem, że jak to nagle mogę żyć bez celów. Ale w którymś momencie stwierdziłem, cele no, były super i pomagały, ale teraz mam wrażenie, że już nie pomagają. I teraz jak się będę koncentrować na tym, żeby tu i teraz zrobić kawał dobrej, fajnej roboty z pożytkiem dla wszystkiego, to wszystko i tak się będzie układało i rzeczywiście widzę coraz bardziej, że się układa. I jakoś tak eksperyment w sumie zakończony, cele można powiedzieć zamknięte. I to jest chyba to. Tak, no to trochę tak, właśnie to jest dość kontrowersyjne, jeśli chodzi o świat biznesu. Świat, w którym ja dopóki stworzyłam, to chciałabym tak powiedzieć, na tym naszym podwórku, to filozofii Ubuntu, Quantum, to co robimy teraz, no to jednak długie lata pracowałam już jako trener czy psycholog dla firm i korporacji i tam są cele realizowane przez rozpisywanie jakichś właśnie biznesplanów czy jakichś takich strategii. I sądzę, że długo jeszcze tak będzie, że to jest nie do przeskoczenia. Natomiast fajnie, że o tym mówisz, bo tworzysz kanał, który jest kanałem dla biznesu, jest kanałem dla
mężczyzn, bo macie chyba więcej, czy kobiet? Tutaj zapytam. Więcej mężczyzn, ale, ale nie jest tak drastycznie, jak było na początku, bo było tak na początku super. Chyba 8% kobiet było. Teraz jest około 30, tak? Świetnie, to, super. Czyli fantastycznie. Życzę, żebyście mieli jeszcze więcej kobiet, bo podobno jednak więcej kobiet jest w rozwoju ogólnie. Podobno. No, podejrzewam, że tak. Więc jest, macie kanał biznesowy, więc ja się cieszę, że o tym mówisz, bo sądzę, że działanie poprzez tylko i wyłącznie cele jest jednak wejściem w archetyp wojownika, gdzie dużo się traci energii, jest dużo frustracji. I fajnie, że o tym mówisz, bo ja sądzę, że ten mag, który myśli o tym, jaką wartość stworzyć, a cele niech się realizują jako skutek uboczny, jest znacznie fajniejszą po prostu drogą. Kiedyś słyszałem taką rzecz, która mi się z tym kojarzy, że człowiek rozwijający się, dopiero będący na początku, prosi świat o to, co chce, a bardziej rozwinięty o to, czego potrzebuje. I często to też tak jest, że my... To jest właśnie problem z celami, które ja miałem zawsze, że coś tam celowałem, no i rzadko kiedy dokładnie tak wychodziło, wychodziło inaczej, ale się okazywało, że to inaczej albo od razu, albo w dłuższej perspektywie praktycznie zawsze było jednak lepiej. Dokładnie. Tylko znowu, no trzeba było chwili, żeby to zauważyć, że tak faktycznie jest. No więc chyba nie ma co do końca celować, chociaż może to jest potrzebne na pierwszym etapie, jak się chce przestać być simsem, że te cele to faktycznie jest taki pierwszy, tak, pierwsze spojrzenie, tak, że dobra, no to teraz ja to będę celować, zamiast ktoś będzie za mnie celować. Więc w sumie wszystko po kolei, no ale dobra, to chcemy wejść na czwarty etap. Chcemy wejść na czwarty etap. Brzmi tajemniczo i już wyjaśnię, o co chociaż chodzi. Chociaż jak już byliśmy magami, to już kwantum nas tutaj nie rusza. Że... Wiesz co, rusza i nie rusza, bo to jest dość taki stan... Ja bym powiedziała, że kwantum jest stanem, którego powinien doświadczyć każdy z nas. Jednocześnie nie jest stanem, w którym można być cały dzień. Kwantum jest wejściem w taki poziom bardziej jakby w medytacji i w świadomości można mieć to w swojej filozofii w pewnym etapie swojego życia, jak się już tego doświadczy, może już cały okres swojego życia, czyli że taka wiedza i świadomość, że wszystko jest ze sobą połączone. I tutaj, czy to weźmiemy od strony duchowej, której ja tak oczywiście nawiązuję, ale ja nie jestem jakby tutaj w duchowości, bo jednak mocno lubię się opierać na nauce. Czy oprzemy na nauce i czy to jest psychologia, którą przedstawiał taki na przykład Carl Gustav Jung i opowiadał o właśnie nieświadomości zbiorowej, czy ostatnie badania dotyczące globalnej świadomości, czy weźmiemy sobie kilka teorii właśnie z tej fizyki kwantowej, która mówi, jak bardzo jesteśmy wszyscy połączeni. Od takich małych rzeczy typu, że na przykład, że atom w atomie, przestrzeń atomu jest jakby pusta, jest energią bardziej niż materią, a wszystko, nawet tego Bentleya, tworzą atomy. Nas tworzą atomy. Atom tworzy molekułę, molekuła tworzy komórkę, komórka tworzy tkankę, tkanka tworzy, zaczyna tworzyć narząd, narządy tworzą nasze ciało. Więc tak jakby można powiedzieć, wszystko jest tymi atomami, a jednocześnie więc na tym poziomie subatomowym tak naprawdę materia jest energią. No i tutaj bardzo upraszczając po prostu i generalizując różne teorie, jesteśmy w stanie stwierdzić, wow, wszystko naprawdę jest połączone. I kwantum jest taką właśnie filozofią, że jest coś więcej, czym jest moja świadomość, jak się łączy, z czym się łączy moja świadomość, czy umysł ma wpływ na materię, w jaki sposób ma wpływ na materię, na czym polega filozofia, którą ja bardzo tutaj mocno kreuję w Polsce, hasło Ubuntu, notabene hasło z przywitanie z południowoafrykańskiego plemienia, Ubuntu ja jestem, bo ty jesteś, więc to na poziomie świadomym daje poczucie, z jednej strony jestem czymś więcej, z drugiej strony nie jestem sam w tym świecie, niezależnie od sytuacji, w jakiej jestem. Natomiast jeśli chodzi o taką praktykę codzienną, dla mnie, no myślę, że to można na różne sposoby osiągnąć. Dla mnie jest to taka medytacja i wychodzenie ponad własne ego. I że w medytacji przez moment
ja jestem ponad czasem, ponad przestrzenią, w którą jestem, zapominam o tym, kim jestem. Jestem w jakimś gdzieś tam w swoim umyśle, w takiej przestrzeni, gdzie na chwilę odpoczywam od siebie i swojego życia i mam to poczucie połączenia. Więc dla mnie to jest to magiczne kwantum, to jest ten moment, kiedy gdzieś tam w głębokiej medytacji łączę się z polem informacji, czy z polem punktu zerowego, jakkolwiek to jest nazywane przez różnych naukowców. I moim zdaniem to są takie chwile, te stany, kiedy praktykujemy to są chwilowe stany, kiedy w medytacji można na przykład tego doświadczyć, czy przez błysk jakiejś takiej swojej świadomości, ale jest to wyjście ponad ego. A ja też jestem bardzo mocno, jako tutaj psycholog, bardzo mocno chciałabym jedną rzecz podkreślać, opisać taki mit, który jest bardziej w rozwoju duchowym, że jakby z ego to idzie samo zło, trzeba porzucić to ego. My dzięki ego żyjemy, my po to jesteśmy na tym świecie, żeby jakby się uczyć się na porażkach, realizować swoje cele. Ego jest nam potrzebne, więc my nie możemy być tylko i wyłącznie ponad tym ego swoim, ale kwantum jest czymś takim, w sensie jest świadomością i praktyką, chociaż na chwilę wychodzenia jakby ponad swoją pozycję, ponad swoje ja, po to, żeby złapać i poczuć wręcz inną perspektywę. Rozgadałam się. Teraz bardzo dobrze. Ale czy to jest zrozumiałe jakoś? Myślę, że tak. Tylko jakbyśmy doprecyzowali, czy to jest jakiś stan, który da się zbadać, bo tutaj mówimy o nauce. Czy ktoś to badał, że ten ktoś jest w stanie, obojętnie, czy nazwiemy go kwantum, czy jakoś inaczej, ale że to jest ten stan. Bo wiem, że tutaj był temat też fal delta, tak, powiązany z tym, tak. Mózgowych. Tak. To jest coś, no, nie powiem namacalnego, bo to są fale, ale sprawdzalnego. Tak. Bo no, na pewno są ludzie, którzy no, chcieliby się rozwinąć, ale zawsze jest taki głosik, że no kurczę, żeby tam nie było, żeby wszystko, co ja przyjmę do siebie, było naukowo udowodnione, bo jak coś nie jest naukowo udowodnione, to nie ma. To musi być, ktoś to musiał sprawdzić. Ja myślę, że ja w ogóle cały swój przekaz, wiedząc, że taka jest potrzeba w Polsce, to jest raz, dwa, działam też jakby z własnych potrzeb, bo sądzę, że do mnie też przemawia wiele rzeczy, które gdzieś tam jest udowodnionych naukowo, albo częściowo przynajmniej wytłumaczonych, częściowo. Więc owszem, są takie, są badania, które pokazują, że na przykład kiedy wychodzimy ponad własną historię, uzdrawia się nasze ciało, bo nasze ciało ma jednak funkcje regeneracyjne i dzieje się to przede wszystkim, kiedy serce jest w koherencji, czyli na przykład we wdzięczności, a mózg pracuje na pułapie fal, na przykład delta, albo nawet teta. Teta to jest już trudniejsze, bo to są fale, które bardziej odpowiadają głębokiemu snu, a nie medytacji, ale część osób potrafi takie fale gdzieś tam osiągnąć w trakcie medytacji, jak ktoś już faktycznie dłużej medytuje. Natomiast badania faktycznie pokazują, że my doznajemy, że my możemy mieć nawet takie fajne, podkreślam, takie transcendentalne przeżycia, chociaż to nie jest konieczne, ale faktycznie, kiedy nasze ciało, nasz umysł odpoczywa, kiedy my łączymy się z jakąś wyższym ja, można w ten sposób powiedzieć, kiedy wchodzimy podczas medytacji, nie podczas snu, podczas medytacji w falę delta. Albo choćby głębokie alfa, później delta. Okej, to tu bym przeszedł do technicznie, jak zacząć medytować, jeżeli ktoś chce, co może zrobić? Jest milion odmian medytacji. Tak. Takie, siakie. Dla każdego ja się nie czuję ekspertem w takim od wielu medytacji. Nie czuję się ekspertem od wielu medytacji, chociaż sądzę, że całkiem dobrze sobie z nimi radzę i sama je prowadzę, ale moja odmiana jest odmianą bardziej taką dynamiczną czy aktywną, ponieważ ja człowieka prowadzę. Ale podkreślmy jedną rzecz. Jest wiele faktycznie odmian medytacji. Pierwsza rzecz, którą bym poradziła, to żeby chociaż wstępnie się zapoznać z różnymi, aby wiedzieć, co jest dla mnie. I ja na przykład osobiście sądzę, że bardzo dobra, bardzo fajna, dobra medytacja, jest medytacja, której ja akurat nie stosuję, bo mam swoje sposoby, czyli taki mindfulness, żeby od tego rozpocząć, czyli i myślę, że tego w sieci jest dość dużo różnych poradników i instrukcji, czyli po prostu w ogóle usiąść tak, jak ci pasuje, żeby było ci wygodnie, ale żebyś nie usnął. I umiejętność skupiania się czy na swoim oddechu, czy na chwilę chociaż,
na bodźcach płynących z zewnątrz, ale aby wyjść przez moment chociaż, zawiesić myśli. To jest moim zdaniem dla początkujących takie największe wyzwanie, które przynosi największe wow, bo wtedy w ogóle umysł odpoczywa, kiedy nie ma myśli. Więc dla początkujących myślę, że to jest to. Jeśli komuś jest bardzo trudno, może zacząć od medytacji, które ja z kolei prowadzę, no bo to jest jakby mój temat, dobrze się w nich czuję, czyli takich prowadzonych, czyli słuchania kogoś, kto prowadzi przez najpierw oddech, później aktywuje w jakiś sposób wyobrażenie, że jestem w lesie, czy że właśnie idę pośród drzew, dzięki temu umysł odpoczywa, wprowadzam ciało w relaksację i później jakby przywołuję, za co jestem wdzięczny na przykład, dzięki temu wprowadzam serce w koherencję, albo jakąś tam podróż na swojej linii czasu do przeszłości czy przyszłości. Dużo jest tych scenariuszy, więc mi tak nawet jest trudno wybrać. Myślę, że przyjdziesz mi z pomocą i powiesz, od czego ty zaczynałeś, albo co teraz ty praktykujesz. No ja mam aplikację Meditopia, która w zasadzie też na tym polega, że jest medytacja prowadzona. Nie ukrywam, że dla mnie to zawsze było znacznie prostsze niż próbować prowadzić się samemu, bo wtedy chciałem tak dobrą medytację wymyślić, że aż dużo myślałem, a nie o to chodziło. Jasne. Więc to jest jedna forma, a druga, którą ja stosuję. A widzę też, no bo to trzeba powiedzieć, że dowodów na skuteczność medytacji jest już tony tak naprawdę. Nie? Na to są setki, jak nie tysiące badań, także to jest fajne. A każdy człowiek, a już przedsiębiorcy to chyba tym bardziej, potrzebują spokoju. A na pewno im nie zaszkodzi. Także ja też widziałem efekty od samego początku. Medytacja, którą ja nazywam jestem nikim, jakkolwiek by to źle brzmiało, ale to nie jest jestem nikim na zasadzie o nie, jestem nikim. Tylko na przykład lubię na przykład medytować podczas biegania, zwłaszcza teraz jest idealny do tego sezon, bo uwielbiam, najlepiej biegam zawsze właśnie jesienią, zimą, jak jest czysto, śnieżyście, ludzi nie ma w całym, cały park mój i wtedy tak to widzę wszystko i tak sobie myślę właśnie, no ja tu jestem właśnie, to jest to, co ty chyba mówisz jako Ubuntu, że to właśnie tam jestem częścią tego systemu, już nie kimś tam, kto robi coś tam, kto osiągnął lub nie osiągnął czegoś tam, tylko po prostu tu jest drzewo, tu ja, no i w zasadzie no co, no i to się niczym w zasadzie nie różni, poza wyglądem oczywiście, tymczasowym w sumie, co się za kilkadziesiąt lat udowodni ostatecznie, więc to jest też fajne, taka chodzona lub biegana medytacja w przyrodzie z dala od nadmiaru bodźców, zwłaszcza cywilizacyjnych. Tak, i fajnie, że to podkreśliłeś, bo ludziom trzeba... To się też wtrącę, sorry. Proszę, Kacper. Zbieranie grzybów. Zbierasz grzyby? Właśnie wróciłem do tego tamtego sezonu i to jest genialne. Właśnie lasek, tylko patrzysz na grzybki i odpływasz. Tak, ja myślę, że w ogóle wiele osób być może uprawia medytację, tylko nie wie, że jest to medytacja i nie wykorzystuje wystarczająco stanu, w którym są. Bo to jest fajny przykład, który Kacper podał, zbieranie grzybów. Świetny przykład, który ty podajesz, medytacja w ruchu. Nordic walking, bieganie, rower, nie wiem, wspinaczka górska, pewnie mnóstwo innych sportów. Ja nawet czasem doznaję takich momentów medytacji w czasie, kiedy jadę na siłownię, to ja wiem, że ludzie w ogóle mnie postrzegają tak, że być może jeśli ja tak medytuję, to bardziej joga. Ja więcej takich stanów fajnych osiągam w momencie, kiedy idę na siłownię, mam medytacyjną muzykę w uszach i podnoszę sztangę i mam martwy ciąg i mam wtedy medytację swoją. Więc fajnie, że o tym mówisz, bo sądzę, że w takich aktywnościach też możemy uzyskać ten stan wyciszenia i zawieszenia myśli. Tak, i to myślę, że tutaj bardzo w ogóle pomaga, jeżeli się trochę odłączymy, nie? W sensie nawet technologicznym, bo to jest problem, nie? Że ludzie zaczynają dzień od komórki, kończą dzień komórką. Jak mają wolną chwilę, no to Facebook, bo nie można, ja na przykład jak przepracowywałem to u siebie, gdy miałem, tak uznałem, że nadmiar stresu, że problemem też było to, że miałem poczucie winy, żeby nic nie robić, że jak ja teraz zrobiłem swoje zadania, potem mam kolejne, ale teraz 7 minut nie zrobię nic, ale tak nic nie, że nic, że coś tam poczytam, to może się jeszcze doedukuję, tylko tak nic. I to było takie też dobre ćwiczenie, że takie uczenie się nie robienia nic. Super, że o tym mówisz, bo chciałam cię zapytać, ja podam ze swojego życia przykład. Ja też się tego uczyłam. To jest jeszcze istotna kwestia, że myślę, że to jest bardzo ważny taki przykład z życia wzięty. Ja mam wśród swojej społeczności przykłady i ja mam taki przykład u siebie. Mianowicie,
kiedy miałam taki już mały sukces, mały, duży nawet sukces, że tak powiem korporacyjny, czyli byłam już tym trenerem, psychologiem, która robiła duże projekty dla sporych, dużych firm w Polsce, w Warszawie tutaj, to nagle był taki moment, że ja usiadłam i powiedziałam, kurde, nie dam rady, bo miałam tak dużo zleceń. I to było coś magicznego. Usiadłam, powiedziałam, nie dam rady. W ciągu 2 miesięcy wszystkie projekty i wszystkie zlecenia albo się zawiesiły, albo się odwołały. Dosłownie to było 1,5 roku temu, kiedy usiadłam na sofie i jeszcze w swoim wtedy małym mieszkaniu na Ursynowie i pomyślałam, no nie wierzę. Przed chwilą osiągnęłam coś niesamowitego. Miałam nagranych na 2 lata niemal projekty na naprawdę dobre pieniądze i nagle coś się odwołało, coś się przesunęło, jakaś firma nagle straciła budżet. I pomyślałam, i co ja teraz zrobię? Byłam w takiej lekkiej panice i nie, to już nie wnikając teraz w szczegóły, ale faktycznie największym wyzwaniem było to, czy iść i zacząć walczyć o kolejne zlecenia, czy usiąść i zacząć medytować i nie robić nic. I teraz taka ciekawostka. To ja tak pomyślałam, dobra, nigdy tego nie testowałam, ja to przetestuję. Ja będę miała w sobie odwagę, żeby przetestować, usiąść, nie robić nic, zastanowić się, co ja w ogóle chcę robić, pomedytować. I ja tak spędziłam miesiąc. Medytowałam, nie robiłam nic i wtedy w ciszy przyszło do mnie Ubuntu, ja jestem, bo ty jesteś, przypomniało mi się to hasło. Wtedy pojawił się też, dzięki mojej przyjaciółce, pojawił się postać Dispenzy, Joe Dispenzy, do którego pojechałam ostatecznie za ostatnie oszczędności, do Stanów, żeby przejść tam proces też medytacyjny. I dzięki jakby temu wszystkiemu zupełnie zmieniłam i swoją energię, co myślę, że jest istotne, i jakby zaczęłam wpadać na nowe pomysły, jak inaczej to robić, ten swój rozwój, to, co ja chcę przekazać. Wtedy też do mnie przyszło takie mocne przekonanie, że jeśli ja stworzę bardzo fajną wartość dla ludzi, to nie powinnam się w ogóle martwić o pieniądze. I w ciągu 1,5 roku był wielki skok, ogromny skok we wszystkim, i w moich zasięgach, i w zarabianiu pieniędzy, no, we wszystkim. Mam wrażenie, że w ogóle tą wartość też, którą zaczęłam dawać, jest znacznie większa niż to, co przez 7 lat wcześniej. Więc u mnie tak zadziałała cisza i niemyślenie i zaufanie. Uh-huh. Miałeś takie momenty? Nawet ten program jest tego przykładem, bo to jest pierwszy biznes w ogóle, który zrobiliśmy z Kacprem, nie mając żadnego planu na monetyzację. W sensie założyliśmy, że oczywiście jakiś komfort był, że mogliśmy sobie na to też pozwolić, że w ogóle nie będziemy wymyślać produktów. Po prostu robimy dobry program i za jakiś czas, co się pojawi, to będzie. Nigdy do tego tak nie podchodziliśmy wcześniej. Zawsze musiał być właśnie plan i gdzie tu jest kasa. A tu właśnie okazuje się, że pojawiła się największa. Kacper chciał coś dodać. A że pierwotnie nawet chcieliśmy przez to program porzucić w paru odcinkach, że jakoś tak nie szło, a nie było motywacji pieniężnej. A po czasie jednak okazało się, że to, no to było to. Super. Ale książki też macie, nie? Mamy książki. Tak. No. A jakie? Teraz dostaniesz zaraz jedną. Dostanę? A to pokaż, to od razu pokażmy, bo może wielu subskrybentów nie widziało tutaj, nie widziało twojej książki, bo jest link jakiś pod filmem, ale nie może być spoilera, to zagramy wtedy, co mówi do mnie Kwantów, w sensie otworzę w jakimś wybranym miejscu i przeczytam na głos, co mówi do mnie twoja książka. Ja się tego właśnie przy ciebie w takim razie, bo to jest jakaś rzecz, którą stosujesz często, tak, w takiej poszukiwanie nieprzypadkowości w pozornie przypadkowym świecie. To myślę, że ten temat warto poruszyć, bo mnóstwo ludzi, którzy nas oglądają, mają w swoim życiu doświadczenia, które były zadziwiająco przypadkowe, tak jakby jednak były poukładane. Mm-hmm. Nie miały prawa się wydarzyć, ale się wydarzyły. No i często myślą, że to widocznie może jednak był przypadek, bo o tym się nie gada za często znajomymi przy kawie, więc to się zapomina i się nagle nie wie, że jeszcze jest jakieś 8 miliardów innych, którzy też tak co chwilę mają. Więc jakbyśmy do tego tematu trochę przeszli. No, może najpierw pro forma. Masz też, tak?
Zdarzają no mam, takie mam. W ogóle tak. Z jednej strony czasem prowokuje los. To ja podam taki przykład. Też w małym uproszczeniu, żeby nie opowiadać całej historii, ale ja kilka miesięcy temu postanowiłam kupić dom pod Warszawą i na tamten moment nie miałam na niego pieniędzy. Ale jak się spotkałam, zobaczyłam z właścicielką, zobaczyłam ten dom, powiedziałam, ten dom będzie mój, kupuję go. I teraz kilka rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze, nie miałam wtedy pieniędzy, ale jak wypowiedziałam te magiczne słowa i byłam pewna, że jakimś cudem będzie mnie na niego stać w ciągu 2-3 miesięcy, to było dosłownie w tamtym roku, to się wydarzyło. To naprawdę zaskoczyło i ja w ciągu 2 miesięcy miałam 20% od razu wkładu na zakup takiego domu pod Warszawą, co nie jest małą inwestycją. Druga ciekawa rzecz, która się wydarzyła być może od strony bardziej tej właścicielki, która mi sprzedawała dom, to było to, że sporo osób było zainteresowanych wcześniej, kiedy przychodziło oglądać i kiedy ja wypowiedziałam te słowa, ja go biorę, ja go kupuję, tylko tam potrzebuję chwili, od tego momentu nie przyszła ani jedna zainteresowana osoba. Tak jakby ten dom czekał na mnie. Więc to był taki przypadek, nie przypadek, ale takich przypadków w swoim życiu mam bardzo dużo i społeczność, którą tworzę, my mamy tam swoją zamkniętą grupę, czy zamknięte grupy są na kursach, to tych przypadków jest dosłownie lawina. Czyli to jest coś takiego, co jest pewnego rodzaju dowodem bardziej empirycznym niż takim udowodnionym naukowo faktem, że w jakiś sposób rzeczywistość z nami rezonuje i w jakiś sposób, jeśli my jesteśmy na coś gotowi, ufamy, mamy w sobie tą pewność, ten flow, takie otwartość na nieznane, że nagle rzeczy zaczynają przychodzić przypadkiem. Uh-huh. Ty? Podaj przykład. To jest fajne. Przykład taki, który mi przychodzi do głowy w miarę świeży, sprzed paru miesięcy. Na początku roku sobie wypisałem plan, który był kompletnie nierealny i to nierealny ze względów zewnętrznych, a nie moich własnych. Czyli, że założę kanał językowy, gdzie Hiszpan będzie uczyć angielskiego i wypisałem gościa, który to ma robić, który był moim nauczycielem hiszpańskiego. I drugi kanał, czyli kanał Bentleyowy, również po hiszpańsku, z innym znajomym, Meksykaninem, który również mieszka nieopodal nas. No i obie sytuacje były nierealne, ponieważ Hiszpan był na tym etapie typowym Hiszpanem, czyli no broń Boże, żeby coś robić, a jeszcze konsekwentnie i na bieżąco i nie, w ogóle nie ma takiej opcji, bardzo wolny duch. I zresztą ileś razy ten temat był poruszany na etapie teoretycznym, więc był zamknięty, można powiedzieć. A z Meksykanie drugą stronę, czyli miliard biznesów, tematy, nie będzie się zajmować kolejnym, bo nie ma kiedy. I też były takie jakieś przemyślenia i pomysły. No i odpuściłem ten temat zupełnie. Na zasadzie było to sobie tam zapisane w notatniku, no i porzuciłem, że no nie będzie tak, jak ma tak nie być, to nie będzie i tyle. No i któregoś dnia miałem się umówić właśnie z Hiszpanem, spontanicznie pogadać o niczym. On powiedział, że bo normalnie zawsze robiliśmy lekcje językowe chodząc, żeby robić kroki, spacerować i tak dalej. On mówi, ale teraz ja raz chciałbym się poczuć, jak to jednak ci bogaci ludzie, usiąść w jakiejś drogiej kawiarni, weź mnie gdzieś zawieźć i tak dalej. Ja mówię, dobra, spoko, to jedziemy. Pojechaliśmy, była zamknięta, wyjątkowo tego dnia jakaś kawiarnia, więc pojechaliśmy do innej. No i tam rozmawiamy i on mówi, że teraz dużo mu się zmieniło w życiu, że on teraz czuje, że wszedł na wyższy poziom, że jest gotowy jednak coś z siebie dawać innym, że on zawsze pracę traktował jako taką karę, a teraz widzi, że praca to jest dawanie wartości innym ludziom i teraz jak to zrozumiał, to mu się już chce. I nawet jak tak mi to mówił, to mu jakieś powiadomienia z pracuj.pl przychodziły. Ja mówię, no nie może być, jak już ty na pracuj szukasz, czy jesteś gotowy nawet wziąć pracę, której nie lubisz, to już zmiana kosmiczna. I ja zaczynałem mu mówić, że chyba mam dla ciebie propozycję. Nie dokończyłem tego zdania, zza rogu wychodzi ten Meksykanin. O, wow. Wychodzi, ja mówię, cześć. A on mówi, czyli dwóch w jednym. Tak, naraz. To się wydarzyło w ciągu jednej minuty dosłownie. I Meksykanin mówi, że dużo zmian u niego, sprzedał swoją firmę, więc ma bardzo dużo czasu i miał do mnie jutro dzwonić, bo tak sobie myślał, że może byśmy coś razem podziałali. No. I dzisiaj obydwa te kanały działają. Hiszpan uczy angielskiego, Meksykanin uczy biznesu w Bentleyu. I dzieje się. I to było zupełnie odrzucone już dawno temu.
puszczone wolno. Tak, puszczone wolno, bo to jest też istotne, że to tak jakby przestajesz o to zabiegać, ale intencja została zasiana niczym ziarno gdzieś tam w to pole, quantum właśnie, i przychodzi, nie? Więc no fajny przykład. Ja tych przykładów też wiele słyszałam od osób takich, które dopiero zaczynają tak naprawdę. I tu bym chciała... Może tylko bym dodał, że w komentarzach może ktoś opisze fajną jakąś swoją historię. Właśnie, może właśnie o tej przypadkowości, bo czasem nawet przez to, że nie mamy tej uważności, uważamy, że to przypadek, tak jak powiedziałeś, to zapominamy. Natomiast ja nie lubię nadawać takim znaczeniom nazw cuda, ale na potrzeby tej chwili, może nazwijmy takie cuda, przypadki cuda, które się zdarzają, one się zdarzają i one się zdarzają, jeśli jesteśmy otwarci. Ja sądzę, że jeśli teraz zwracając się do wszystkich, którzy oglądają, jeśli pomyślicie sobie o ostatnich tygodniach czy latach w swoim życiu, w pracy, fajnie, kiedy napiszecie taki komentarz, to jest też dowód dla innych, że faktycznie w życiu każdego z nas takie cudowne przypadki mogą się wydarzyć. To może tak. Jak zbudować nadzieję? Jeszcze bym zapytał. Opisywałaś w książce taki eksperyment, na szczęście już się takich nie robi. Dość drastyczny eksperyment na szczurach, gdzie pierwsza grupa szczurów została wpuszczona do wody, żeby sprawdzić, kiedy się poddadzą. Mm-hmm. I tam była średnia bodajże po 2 minutach, tak szły na dno. A druga grupa szczurów dostała najpierw patyk, żeby móc raz wyjść z wody i poczuć, że jest nadzieja, no a potem za drugim razem już zostały wrzucone na utonięcie, no i trudno. I się okazywało tak, że nawet kilkadziesiąt godzin pływały tak za drugim razem. Między 2 minuty a kilkadziesiąt godzin, dokładnie. Czyli ta nadzieja dodawała im wręcz sił fizycznych. Tak. Okazuje się, że u takiego małego zwierzaczka jak szczur jednak ten mózg i ta cała, te całe rzeczy to też się sprawdza i aplikuje. Mm-hmm. Więc teraz pytam w imieniu tych, którzy nas oglądają i mówią, no fajnie, tam gadają optymistycznie, bleble, no ale moje życie to już jest beznadziejne, albo jestem w beznadziejnej sytuacji. Jak wtedy odzyskać nadzieję? Zwłaszcza, że to bywa, nie wiem czy tak musi być, bo jeszcze tego nie odkryłem, ale to bywa cykliczne. Czyli są takie momenty, potem znowu znajduje się rozwiązanie, potem bywa inny moment. Tak. I to tak cyklicznie trzeba sobie z tym radzić. Podkreślmy taką rzecz jedną, że dla wszystkich osób, które nadziei potrzebują, to jest nierzadko tak, że jeśli my jesteśmy w jakiejś, i to już mówię tutaj naprawdę ze strony takiej pozycji takiego psychologa, że jeśli jesteśmy naprawdę w trudnym momencie, bo chorujemy, albo choruje ktoś bliski, albo straciliśmy cały majątek, albo no nie wiem, wydarzyło się po prostu coś traumatycznego, to nierzadko jest tak, że faktycznie trzeba czasu, liczonego czasem w latach, aby wyjść z tej sytuacji. Bo różne konsekwencje się za nami ciągną. Więc chciałabym podkreślić dla wszystkich osób takich naprawdę potrzebujących, że to nie jest tak, że ty tylko tak masz, jeśli akurat tak masz w swoim życiu, tylko naprawdę dotyczy to całego grona ludzi, milionów ludzi, miliardów nawet na całym świecie. I ja widzę to na dwóch poziomach. Jeden poziom, taki poziom bardziej Ubuntu, i tutaj jeśli mogę, to też przez wasz kanał, być może część osób z mojej grupy trafi tutaj do waszej przestrzeni, że w naszych grupach zamkniętych, tam gdzie praktykujemy Ubuntu, to dla mnie, na przykład dla mnie to jest absolutny sztos, ja w ogóle całkowicie to doceniam, społeczność, którą my tworzymy i którą ludzie tworzą, bo to już jest nawet ponad mną, to ja nie mogę powiedzieć, że to jest mój sukces, to jest nasz sukces, że są ludzie, którzy dbają o siebie, nie znają się, ale dbają o siebie. Ktoś napisze, że potrzebuje wsparcia, dobrego słowa, telefonu, i się pojawia mnóstwo osób, które dają to wsparcie, które głaskają, dają te głaski, które czasem wykonują połączenie telefoniczne, które się spotykają w jakimś tam miejscu we Wrocławiu, w Warszawie, w Poznaniu, w Londynie, w jakichś innych miastach gdzieś tam po Europie, i to jest niesamowite. I sądzę, że pierwszą jakby taką rzeczą to jest świadomość, że ja mam kogoś, kto mnie wysłucha. Może to jest przyjaciel, może to jest jakaś społeczność, może to być online'owo, może to być gdzieś tam w realnym świecie, może to jest ktoś z rodziny, może to jest psycholog. Czyli ktoś, kto jest w stanie mnie wysłuchać, i ja wiem, że ja mogę się komuś wygadać, i to jest istotne, to buduje nadzieję. I druga rzecz, którą sami możemy też zrobić, to jest dostrzeganie, bo w pewnym momencie, jak już dzieje się tak bardzo dużo tych złych rzeczy, to nawet
to, że to się dzieje, to nawet organizm działa tak, że się wyzwala wtedy dużo na przykład hormonu kortyzolu, hormonu stresu, czy innych hormonów. Zaburzona jest cała gospodarka hormonalna, gdzie jest mniej serotoniny, mniej oksytocyny. Co to znaczy? Że my automatycznie mamy bardziej pesymistyczne myśli, bo no, już jesteśmy tak przebodźcowani tym, co złe. I w takiej sytuacji najistotniejsze jest dostrzegać te małe rzeczy, które jednak się udają, że dostrzegać, że ja mam wpływ na coś małego. Praktykować choćby tą wdzięczność, czasem ludzie, no wdzięczność za co? No za życie, ale czasem powie ktoś, ej, no mam tak zrypane życie, że naprawdę nie mam poczucia wdzięczności. To za co? Za kawę poranną, za piosenkę, która leci w radiu i jest fajna. To praktykowanie wdzięczności na poziomie biologicznym wprowadza serce w stan koherencji i nieco więcej wtedy też hormonów tych pozytywnych, serotoniny, oksytocyny, dopaminy może w jakichś momentach, kiedy idę pobiegać choćby też, zaczyna się wydzielać. To jest istotne, żeby jakby odzyskiwać nadzieję, także na poziomie właśnie takim biologicznym, nie tylko w swoich myślach. To jest z mojej strony. Czy ty możesz coś od siebie powiedzieć? Jak odzyskuję nadzieję. Myślę, że wtedy też starałem się wejść na ten poziom zaufania, czyli znowu przypominają mi się te trzy poziomy, że ja jestem na drugim w tym wypadku najwidoczniej i może nie kumam, o co chodzi temu, co jest na trzecim poziomie, ale ufam, że o coś dobrego. Tak, to jest fajne. Wiesz, o, to super, że to mówisz, bo czyli takie momenty, że nawet jak przydarza mi się coś złego, to ufam, że za rogiem będzie coś dobrego. I to jest bardzo ciekawe, bo ja mam zebranych mnóstwo takich historii, też tam sobie zbieram na historię do kolejnej książki. To są faktyczne historie, takie case study naszej społeczności, że ja to tak mówię, że przejście na drugą stronę lustra, tego czarodziejskiego lustra, tej Alicji w Krainie Czarów, przejście na drugą stronę lustra bywa bolesne. Czyli ta znacznie lepsza rzeczywistość czasem jest za lustrem, a przejście przez to lustro jest bolesne. Co to znaczy, że przestaje, że no mam jakieś życie, chcę mieć inną rzeczywistość i przejście do innej rzeczywistości, ta transformacja bywa bolesna na różnych poziomach. Na przykład ktoś, no mam koleżankę, z którą tutaj współpracujemy, która też duże znaczenie ma dla naszej społeczności, Sylwia Pogorzelska, która dostała 1% szans na przeżycie, była bardzo ciężko chora, miała nowotwór i dzisiaj nie tylko jest zdrowa, spełniła wszystkie marzenia. I ona mówi, napisała książkę Jestem wdzięczna za raka, bo ona nie miała nigdy wątpliwości, że ta choroba być może doprowadzi ją do zupełnie nowej rzeczywistości. I jak miała tą nadzieję i działała, tak się stało. Ja kiedy byłam w najgorszym momencie, w sensie już odniosłam sukces, później wszystko straciłam, miałam nadzieję, że po coś to jest, więc medytowałam też z taką intencją, co ma przyjść. Ktoś, kto od kogo odchodzi małżonek na przykład, mąż czy żona, sobie myśli, o rany, moje życie się skończyło, ale być może ten związek był toksyczny i być może to zostawienie przez żonę czy męża prowadzi jednak, nie mówię, że za miesiąc, ale za rok albo za dwa, do wspaniałych kolejnych relacji i znajomości i może kolejna miłość będzie miłością życia. Więc w ten sposób super, że o tym mówisz, wspomniałeś. Fajnie. No to mamy bardzo dużo pozytywnego przekazu, który się przyda zarówno przedsiębiorczym osobom, jak i takim, które po prostu chcą szczęśliwie żyć, rozwijać się, bo to w sumie o to tutaj chodzi. No więc mam jeszcze jedno pytanie, klasyczne dla tego programu, więc tutaj już wiesz, co to może być. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia. Ja tylko taki wstęp zrobię do odpowiedzi. Ja wiedziałam, że uzyskam to. Dobrze, że w ogóle podpowiedzieliście mi, że będzie takie pytanie, bo chłopaki mi podpowiedzieli przed programem, że będzie. No wiadomo, że nikt tego nie ogląda. Ja sobie pomyślałam, o rany, co to jest? I zaczął mi chodzić po głowie. Bezpłatna medytacja, coś takie, tego rodzaju rzeczy, aż w końcu wpadłam na pomysł, no oczywiście, że to jest książki. Książki są taką wartością, ewidentnie do tych 100 zł, które mogą naprawdę wiele zmieniać. Ja dzięki książkom w pierwszych etapach swojego rozwoju, jak odchodziłam z etatu,
No to książki zmieniły moje myślenie w pierwszej kolejności. Jakiś tytuł mogłabyś tutaj podać dla tych, którzy przeczytaniu tej książki nie będą mieć co czytać? Chyba, że tą twoją, którą zaraz dostanę w prezencie. Się napaliła, dobrze? Napaliłam się, tak. No ja przyznam szczerze, że w tamtym czasie, nie wiem Kacper, może u ciebie też tak było, a może u ciebie Maciej, w tamtym czasie, 10 lat temu, to był biedny, bogaty ojciec. O, klasyka. Klasyka. Pewnie. No to myślę, że jak najbardziej. Nie wiem, czy spotkałaś się z książką, ale z filmem pewnie tak, What the Bleep Do We Know. Tak, tak, jasne. Bo to jest też w temacie kwantowym. Dokładnie. Także myślę, że fajnie. Super, no to co, to jak już tak o tej książce wspominasz, no to... To czekam, proszę. To jedziemy z koksem. To ja tam sięgnę może jakoś, żebyśmy wypadku nie spowodowali. O, trochę taka może zwieciona, ale jest. Dobra, super. Okej. Okay. Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli? Przygniót, ale to ładnie wyprostujemy. A nawet tak, jak nie, to będzie pamiątka. Tak miało być po prostu. Tak miało być, bo to taki samolot już wychodzi. Samolocik, dokładnie. Klaudii z życzeniami dalszego realizowania marzeń i fantastycznego życia tu i teraz. Cudownie, wspaniała dedykacja, bardzo dziękuję. I zagrajmy jeszcze w Co mówi do mnie Quantum z książki Nawyki 2.0, czyli uwaga, losuję i czytam. Nasz mózg jest naprawdę genialny. Widzisz, taki akapit. Jest w stanie znaleźć logiczne argumenty dla wszystkiego, co chcemy uwierzyć. Nawet jeśli wczoraj o tej porze wierzyliśmy w coś dokładnie przeciwnego, również w oparciu o logiczne argumenty. Czyli ten akapit nam dzisiaj zostaje i ze mną, czyli nasz mózg jest genialny, jesteśmy w stanie uwierzyć. Inaczej, moim zdaniem, ja to tak interpretuję. Jeśli już w coś wierzymy, to zaczynamy widzieć logiczne aspekty tej rzeczywistości. No to ja też w takim razie. To sprowokowałaś mnie, to jedziemy. Gram w kwantum. Także. Dobra. Ja myślę, że tu, bo to normalnie tendencyjnie by było otworzyć w środku, więc zrobimy to inaczej. Tajemnica Wei. Nie gwiazdy biegną w twoją stronę. I może to przeczytam. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Ja to może przeczytam, bo śpiewanie by wyszło chyba źle. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. No i swoją drogą, świetna piosenka też. Świetna. I zobacz, no ja nie wierzę. To, no to po prostu... wszystko? Wow. I to, nie, no to jest, już jest książka. To jest błękitny. I Maciej zacytował, otworzył na stronie odnośnie metody stoizmu, na którą się powołał na początku naszej rozmowy, więc czy to przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. To mam jeszcze jeden prezent, który również nie jest przypadkowy. Super. Tablica eksperta. No ja Volvo niebieskim, to teraz na Volvo niebieskim. Jak zobaczycie Volvo niebieskie z ekspert w Warszawie, to ja... To trudnijcie dwa razy. Dokładnie. Super. Czego ci mogę życzyć? Żebyśmy częściej byli w takim flow nawzajem, bo według, wiesz, teorii ja jestem, bo ty jesteś, to jak ty będziesz we flow, ja też będę we flow, jak ja będę we flow, ty będziesz we flow. Inspirujmy się nawzajem, możesz mi życzyć przede wszystkim chyba tego, żebym, chciałabym, to jest dla mnie bardzo ważne życzenie, żebym nie zawiodła swojej społeczności. Mhm. Super. Myślę, że jej liczebność i zadowolenie, które udało mi się zresearchować potajemnie, świadczy o tym, że nie zawodzisz i nic się nie zanosi, żeby to się zmieniło. Więc oby tak dalej. Super. Dzięki bardzo za dużo pozytywnego przekazu i dużo dobrej energii. Oby naszym widzom się udzieliło tak, jak mi się udzieliło. Bardzo, bardzo też dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki. Cześć.